Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić tort z pampersów. Do jego wykonania potrzebuję tubę z papierowego ręcznika, koło tekturowe o średnicy około 23 cm, pieluszki jednorazowe, gumki recepturki mniejsze i większe, nożyczki, tasiemki, pieluszkę, drobna ubranka, zabawki i pistolet z klejem na gorąco. Najpierw wszystkie pieluszki zwijam i zabezpieczam małą gumką, tak by się nie rozwinęły. Do przygotowania tortu użyłam 42 pieluszek. Gdy mam już gotowe wszystkie pieluszki, wówczas na środku tekturowego koła ustawiam rulon, a wokół niego umieszczam pampersy. Zakładam dużą gumkę, która utrzymuje pieluszki. Gdy mam już pierwszy rząd, zakładam drugą gumkę. Teraz dokładam pieluszki, tak by utworzyły drugi rząd. Tu również zakładam gumkę, z tym, że łączę kilka gumek, ponieważ ilość pieluszek jest większa. Teraz w taki sam sposób robię drugą, nieco mniejszą warstwę. Następnie zdejmuję pieluszki, a brzeg tekturowego koła obklejam tasiemką. W miejscach, gdzie widoczne są gumki, umieszczam szeroką tasiemkę. Na niej umieszczam wąską. To samo robię na drugiej warstwie. Teraz zwijam pieluszkę i umieszczam ją w otworze między pieluszkami. Mocuję do niej za pomocą tasiemki, małe skarpetki oraz smoczek. Następnie ucinam kawałek tasiemki, sklejam końce, a przez środek przyklejam mały kawałek tasiemki. W taki sposób powstaje kokardka. Na koniec przyklejam w kilku miejscach tortu kokardki. I gotowe! Taki tort będzie świetnym i oryginalnym prezentem na chrzest lub pierwszą wizytę u nowonarodzonego dziecka. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pa, pa!